który istnieje tylko teoretycznie. Polska kopalnia soli w Polin, kiedyś Polska, a właśnie, kto ją sprzedaje? Węgrzy. Polak, Węgier, dwa bratanki. To samo Wieliczka. Polacy już tak zdurnieli, nie potrafią spłukać wody w sedesie. Na dworcu Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska obsługują toalety niemieckie firmy. Ziemniaczki potrafi utłuc na Politechnice Łódzkiej włoska firma.